No stawiam, ale to chyba jebnie, co? Co? Ja pierdolę, wystraszyłem się. Pamiętaj, że musisz kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Taki zrobiłem. Taki. To jak bumerang zarzucam. I złapałem. No dobra, okej, okay. Właśnie chciałem tu powiedzieć, że bumerang wraca. No, no wraca. No ale się zmieniło dużo, jak coś. No dobra, no to pokaż mi, bo ja też dobra, nie dobra, już. Chodź. Loter powiedział, że to się wiele zmieniło, ja nie znaczy, bardzo inaczej. W to wierzę, zobaczymy. Ej, bez przesady. Chodź tutaj najpierw, troszeczkę zacząłem tych rzeczy. Tu no, jest dużo, Inferium jest na tierze drugim, tutaj możesz zobaczyć, że stworzyłem nawet Supremium i Insanium. Jedną esencję Insanium udało mi się zrobić. Po wielu trudach, ale jest. Dużo questów jest do odbioru, także to jest fajne. Ale wczoraj... Suspicious! Czemu? Nie, 7 Supremium Esencji to bardzo dużo w sumie. Wiem, małą farmę i to tieru pierwszego. Tak, zgadza się. Tylko, że cały czas butelce, jaki miałem, to po prostu używałem prawym. Ale spoko, chodź. A, pewnie butelka na game modzie wjeżdżała. Dokładnie butelka na game modzie była wjeżdżana. Ale wczoraj zastanawiałem się, jak można zautomatyzować, znaczy w tym sensie zbierać te przedmioty z tych naszych rzeczy. I użyłem do tego, zobacz, Rust Collector się nazywa ten przedmiot. On zbiera przedmioty wszystkie. No tak. I później transportujemy je rurami z Towncrafta, nad którym siedziałem chyba z pół godziny, żeby rozkminić, od czego jest dana rura. Jakiego? Z Buildcrafta. I zbierają się wszystkie surowce tutaj w jednym miejscu i można je łatwo odebrać. A, skrzynkę zupgrade'ujemy na lepszą. Wiesz co? To jest proste do zrobienia i pewnie można to zrobić 500 razy lepiej, ale jestem z siebie dumny, że to po prostu sam zrobiłem taką, tak wiesz, od siebie z tym tak, wyszedłem. Tak, ja też jestem z siebie dumny, naprawdę fajnie to wygląda i działa, o dziwo, znaczy nie o dziwo, bo ty się znasz na tym, tylko tak. Zresztą to jest dobre na ten moment, no bo nie mamy żadnych lepszych surowców ani nic, więc to działa wolno. Tak jak widać, ale da się to przyspieszyć. Może nie teraz, ale na ten moment myślę, że to może nam wystarczyć. Znaczy... Zrobiłeś dobrą robotę. Dzięki. Powiedz mi, czy użyłeś może takiego czegoś jak Node? A nie, to jest z Extra Node. Utilities. Transfer Node. Nie użyłem czegoś takiego. To przyspiesza, czy... A, bo ja mówiłem o transfer pipe'ach z Extra Utilities, a ty jakiegoś innego, to ja tego ja nie... Z Buildcrafta. Ja nie korzystałem nigdy z Buildcrafta. Nie wiem, czy ja nawet mam tego moda u siebie. Wiesz co, wziąłem pipe i musiałem użyć drewnianych rurek, żeby jakby one wyciągają przedmioty, później ironowych, żeby te przedmioty szły w jedną stronę, no nad tym trochę siedziałem. Żeby, bo jakby... Ja się boję zobaczyć, jak to wygląda pod spodem. Nie, wygląda nie? Bardzo estetycznie. Okay. Znaczy moim zdaniem, ja ci mogę to rozwalić. OMG, jaki to jest powolne, ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ja cię kręcę, co tutaj się dzieje? I tam ile pierdolenie, co? Nie, to jest łatwe, to jest... Nie, w sumie nie, jakoś wydawało mi się, że pod spodem są... Nie no. Tam są generatory redstone'owe, które są jakby proste, ale potrzebna jest tylko pochodnia. O, czekaj. Tutaj trzeba postawić pochodnię redstone'ową, tu gdzie stoi. I tutaj pipe'a nie ma w ogóle. O właśnie, tu się surowce zbierają. Okej, okay, to już trzeba będzie po prostu to naprawić. Ale rozumiesz działanie, jak to właśnie działa. I tym kluczem, powiem ci, było dużo roboty, bo jakby te przedmioty, zobacz. Przechodziły powiedzmy z tej skrzynki i one szły tutaj, do tej skrzynki. A nie szły do tej. I musiałem po prostu poklikać sobie troszkę, żeby one szły w jedną stronę wszystkie. I idą tutaj. Mm-hmm. No. Okej, okay, tylko no, pragnę zauważyć, że tutaj się stakują one. Gdzie się stakują? No w sensie tutaj już jest, masz dwa staki żelaza w tym razie. Tak, bo no, w sensie nie. Opróżniłem większość skrzynek po prostu przed tym i widocznie to jej nie opróżniłem. Tak samo na przykład wywaliłem kurczaki kwarcowe, szklane też wyrzuciłem, bo uznałem, że nie potrzebujemy więcej kwarcu i więcej szkła. Bo bardzo szybko się to tworzyło, a skupiłem się na surowcach. Ale w sensie redstone, diamenty i złoto. Wrzuciłeś te ponad 16, tak? Jak było więcej niż 16. Tak, no tu jest 16 tylko. No tak, tak, tak. No, tak. No. Bo więcej nie było nam potrzebne. No już nie strasz mnie. Nie, spokojnie, już wiedziałem. Ale pędzi, że no. Czekaj, które kurczaki wyrzuciłem? Chyba czerwone i piaskowe wyrzuciłem. I dopiero później ogarnąłem, że są nam one potrzebne. Do czegoś tam dalej. A gdzie jest seedy? Tutaj sama są, dobra. No, są dobrze. Mogłeś podrzucać tym mendem, bo tutaj już się tak zestakowały kakaowe, że hej. A nie, kakaowych powiem ci, że nie chciałem tykać. Mówię, ty to robiłeś to.
Gorsze to nie tykam nawet. Gorsze to nie tykam, rozumiem. Dobra, to ja... Questy, dużo jest? No troszkę jest tych questów. Powinieneś W sumie no. Zrobiłeś sporo tych chickenów. Gold chickena zrobiłeś. Tak, gold chickena i mój... No chciałem diamentowego chickena jak najszybciej. Dobra, ja odbieram od razu. Jakieś coś, nie wiem co to jest. Także ludzie, łapeczka w górę. Łapeczka w górę, koniecznie no. Koniecznie, łapeczka w górę powiedziałem, nieźle. I przyszły odcinek. Uuu. Chyba będzie ten godzinny. No, trzeba. Następny odcinek półtora godzinny, no bo zrobił tyle łapek, ile miał. A czy u mnie zrobił, to nie wiemy. Właśnie, bo to my jesteśmy w przyszłości. No właśnie. Troszeczkę. Dobra, jakieś nudy dostałem straszne, ale dostałem jedną bardzo ciekawą rzecz. Wiesz, co to jest Drop of Evil? Nie. Drop wiesz, co to jest Epic Bacon? No wiem. Dostałem 8 część kubów też. 8 część kubów, nice. No to posłuchaj mnie. Taki, no mów. Drop of Evil jest to taki przedmiot, który jeżeli rzucisz na dirta, to on jakby sieje potwory. Aha. Czy tutaj jest dirt? Nie, tutaj nie jest dirt, ale bym ci to pokazał. To możemy mieć dirta zaraz, mamy w skrzyni ale... 23 tysiące dirta. W sensie, żeby ogólnie. Źle jest stworzony ten spawner, bo nie możemy wejść tam i go naprawić. Ja to zrobiłem bardzo na szybko, jego trzeba ulepszyć. Jeżeli coś tam chcesz zmienić, to tylko i wyłącznie na game modzie możesz. Ewentualnie nie. Przekopać się na bok. Przekopać i postawić po prostu tutaj jedne drzwi, tam drugie drzwi i będziesz mógł, znaczy potwory nie będą tam wchodziły, do tego zmierzam. Ale mimo wszystko, czekaj, jest włączony... Są potwory normalne. Oha! Czekaj, bo chcę wlecieć, no i właśnie. A, bo ci wiatraki tam spychają. No właśnie, te wiatraki najgorsze mędy. Okej, okay, da się wlecieć. Dobra, baw tędy. Się. Baw się, na baw chwilę się. Je. Wyłączę. Potwory? No to nie, to ja muszę... Nie, potworów nie musisz wyłączyć. Okej, okay, spoko. No to proszę bardzo. I w skrzynkach jest taki w miarę porządek, inaczej. Brałem tylko... po prostu te przedmioty, które mogłem okay. Uporządkować, to je dawałem. Rzucisz mi, żeby nie było stack dirta? Już. Biorę. I użyłem nowych skrzynek, jakby są takie... No, te storage boxy, tak? No. Ja ci potem pokażę. O, Jezu, jak one się zrespiły szybko. A, idą do mnie. Zobaczyć, czy są jakieś epic loot chesty. Właśnie, ktoś mi napisał na Facebooku, że miałem ten Growth Crystal i go wyrzuciłem w jakimś odcinku. Nice. Na poziomie trzecim. Ale mi się wydawało, że ja tobie to dałem. Ale nigdy się nie dowiemy. No. Jest 50% szans na to. Dobra, wiem ludzie, że jestem wciąż na game modzie i stawiam klocki, ale potem wyrzucę po prostu te staki. Rób sobie, co tam robisz. Równie dobrze mogę tutaj zrobić cięcie i nigdy się nie dowiecie, czy ja byłem na game modzie, czy nie. Ja ale... wam powiem. Okej. Okay. Chodzi tylko o to, żeby pokazać Flotterowi i wam, jak działa Drop of Evil, bo to jest ultra to mnie bardzo powalone. W sumie. Ludzie mi właśnie o tym mówili. Ja mówię tak, co to może być, jak to może wyglądać, a to działa, no... A to działa, no. To działa bardzo, bardzo szybko i bardzo skutecznie. Chyba no, będą się nawet Witherowe te spełniły. A właśnie, tą wodę można by było... A to nawet nie wiem, czy ta woda będzie potrzebna przy tym. Okej, rozumiem. Premium. Okej, stworzyłem kolejne insanium. Mówisz, że to takie trudne jest. Mam kolejną esencję insanium. No, w sensie nie mówię, że jest trudne, tylko się długo czeka. Znaczy, w tym sensie długo na PTP, tylko że ja ulepszyłem niektóre już sadzonki na tier 2, wiesz? I chyba na tierze trzecim też coś mamy, żeby to szybciej rosło. Dobra, jesteś gotowy? Bo ja to zamierzam już odpalić tak, i potem włączę tak. Sobie fany. Tylko uważaj. Okej. O Jezu. Karzony teren. Jezu! Te potwory są... No. Co jest? Ej, Mati, ja nie wiem, one wyglądają jakoś strasznie teraz. No, one są powalone jakieś, nie wiem dokładnie, czym one się różnią, ale ja też się ich bawię. A jakbyśmy to połączyli... Ja to właśnie miałem połączone. Z tą wodą? Dałoby okay. Dałoby radę to zrobić? Patrz. Co tu się dzieje? No dałoby radę połączyć to z tą wodą i taki jest mój plan, zamysł na to wszystko. Tylko
chciałem pokazać, jak działa to. I tutaj są Wither skeletony chyba, bo one są takie czarne, nie? No. Nie, ale się nazywa normalny skeleton. No to wody chyba trzeba użyć. Chyba ta, dobra. Game od zero. Nie wiem, pozbądź się Dirta trochę ze skrzynek. Nie wiem, ile tam użyłem. Powiedzmy, jeszcze jeden stack trzeba spalić. A, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy też 22 tysiące Dirta, więc wyrzucę więcej. Sporo mamy w takim razie. Ofiara będzie ofiarowana. Też wyrzuciłem drop of evil jedno, bo użyłem w końcu na game modzie, ale dobra. Zobaczcie, jak to teraz działa, jeżeli chodzi o skrzyneczkę. Epic loot mamy 7. Weź sobie połowę tych skrzynek, co biorę. Tylko że skrzynki, słuchaj, mamy jeszcze skrzynki tutaj przygotowane. Więc tutaj. No to tutaj mało. Dobra, niech se leżą na razie, bo one są gówniane i tak. Tam z tej srebrnej sobie weź. Epic loot, nie widzę epic loot chestów. No jest, epic loot crate. A dobra, jest, epic loot crate. I dobra, weź rar, ale te wszystkie, które są już, bo ja wziąłem sobie po połówce. Okej. Okay. Je można otwierać tutaj, to jest plus. Diamentowa klata, emeraldowa włócznia. Mega chance cube. Ender hopper, nie wiem dokładnie, jak to działa. Czekaj, wiesz co, ja będę otwierał je nad lawą. Żeby od razu się pozbywać ich. O mój Boże, znalazłem coś kurwa tak powalone. Co? O panie. Ej, od razu proszę cię, żebyś wyrzucał wszystkie bejty, które masz do tego. Bo ja wczoraj co chwilę te przynęty wyrzucałem. Stary, znalazłem coś takiego. Ej, ja też znalazłem fajną rzecz. Ale zrobimy opening zaraz. Odkładam te zielone, bo one i tak gówno dają. Muszę chickenów się pozbyć. Masakra. Głowy wheelerowych szkieletów. Nice. O, klucz do skrzynki. Spoko. Dobra, przygotuj się, rozumiesz? Aha. Enderhopper, nie wiem co to jest. Co? Nic, wylałem lawę po prostu na środku. Masz, to dla ciebie. Okej. Bierz to. Szybko, nie ma czasu do stracenia. Compact Giant Chance Cube. Podoba mi się nazwa tego. No, ale to trzeba chyba jakoś bardzo daleko odejść. Tak. Proponuję gdzieś. Ja bym odłożył przed... O, ty tam poszedłeś aż. Ja mam wyrzutnie pochodnik, gdybyś chciał. To weź stawiaj. Jest. Ogromny część. Dobra, już. Styknie. No. Stawiasz? No stawiam, ale to chyba jebnie, co? Co? Ja pierdolę, wystraszyłem się. No. Czekaj, bo to chyba... Jest? Jezu, jakie to ogromne. Dobra, Mati. Ale mam stres, jak to postawiłem, że to co, tak wydarło mordę. Dobra, jesteś gotowy? Tak, jestem. Okej, pozbądźmy się tego. Ale glowstone się przyda, ja chciałem Tutaj jest tego sporo. Ja chciałem glowstone. Ty co jest? Mati, to się przemieszcza. To jak zaraza, ty! Żeby do mnie trafiło. Weź to, zniszcz. Uff, dobra. Dobra, niech tutaj może to siedzi, ja nie mam miejsca ogólnie w ekwipunku na to. Wiesz co, ja bym poszedł po skrzynię i postawił tutaj, albo gdzieś bliżej. Czekaj, może ja tutaj zrobię crafting table. Chciałem pozamieniać wszystkie pochodnie, jakie mamy na glowstone'a po prostu. A nie mieliśmy do tej pory. Poczekaj, chodź tutaj. Także daj mi sekundę i ja idę po skrzynkę, okay? Jezus Maria. A, ja zmutowany byłem. A, no właśnie, dlatego zadałem ci pytanie, bo mówię, chyba zmutowany jest. Niechcący kliknąłem. Spoko, zdarza się. Przycisk zły. Okay. Jak się robiło cobble chesta? No, cobblestone musisz mieć. Pozdrówki. I wiem, już glowstone damy do tego, do drawera, ale to później ja się tym zajmę. Bo w miarę wszystkie rzeczy udało mi się już uporządkować. Tak? Rozumiem. Zrobię tutaj pyk. Nie, tylko nie za blisko, bo znowu nam znikną te przedmioty. Tutaj gdzieś. Po prostu daj to. No to nie wiem, czy to jest tak daleko. No tak wiesz jest. Czyli mam być szczery? Z kontrolem dajesz wszystkie przedmioty danego typu, nie? O, to nie wiedziałem. No, to ja pamiętam, mi też ludzie jakiś czas temu dopiero powiedzieli. Wiesz co, ja może nie będę tutaj wkładał jakichś takich bardzo rzadkich rzeczy, które nie wiem.
Nie, ja tylko Dropstone sobie tutaj biorę. Dobra, otwieram kolejnego Giant Cube'a. Dobra, dawaj. Jest gotowy? Jezus Maria. No nie, no znowu... Wam! No, to jest to samo. A nie... Mati! Okej. Okay. Jak jesteś ciekawy? Co się dzieje? Ej, coś... Buduje się tutaj coś. Aaaa! Chodź tu! Zakopałem się pod ziemię. Umarłeś? Nie, jestem. Tylko drewno, nie mam jak czym rozwalić tego drewna. Ja mam. Tu jeszcze coś się buduje? Tak, budują się dywany. Ej, co... To się... Ej! Tu się buduje posiadłość ogromna. Co ty gadasz? No? To będzie nasz nowy dom? Gdzie ty jesteś? Jestem poza murami Jezu, to tego miasta. Jezu, się wszystko buduje. Warstwa po warstwie. Czekaj, ja cię muszę tutaj dostać. Flotar! Gdzie ty jesteś? Poza murami tej posiadłości. Dobra, dobra, stój, stój, stój. Stój, gdzie stoisz. Dzień dobry. Wow, mamy chatę. Ale jakie to jest wielkie. Zobacz. Co tu się dzieje? Ej. Ale Giant... słyszę te potworasy. Giant Chains Cube. A gdzie my otworzymy następnego? Właśnie, trzeba będzie dalej się przekopać. Jakoś. Ja cię kręcę. Ty, ale patrz, jakiś stół, jadalnia. Zobacz, to się warstwo po warstwie buduje. A wiesz, że te glowstone zniknęły z tamtych skrzynek? Mam zostały zdezintegrowane. Mam cały ekwipunek. Oj, właśnie przed chwilą glowstone zniknął też. Ej, one mają tutaj wejście jakieś. Patrz. Jezu, creeper. Jezu! No i co po naszej posiadłości? Naprawi się. Dobra, weź pieprzamy stąd. Zombie, tu jeszcze się coś robi. No cały czas, warstwa po warstwie na górze. Czemu tutaj się spawnią potwory? Na prawo widziałem jakieś dziwne drzwi. Trzeba je sprawdzić. Pozdrówki. Dobra, chodź tam. Omińmy je. Tutaj jest jakieś więzienie. A tu jeszcze się coś buduje. Tak, no... Chowa na to. Wow, laga miałem. No, też miałem. Łóżka. Ja potrzebuję skrzynki, żeby otworzyć glowstone'a. Ty, nadal się buduje. Ja nie wiem, co tu się dzieje, stary. Ty, nie wiem, jakaś ogromna posiadłość się zrobiła. Trzeba ją zwiedzić. Ale tyle potworów tu jest. Nie spodziewałem się tego. Ja bym się włączył tego, Peacefula, żeby... Upadnie, patrz tutaj co jest. Dobra, włącz Peacefula na moment, bo zaraz zginę. No. Znaczy, bo chcemy po prostu na spokojnie wam pokazać, nie? Bo aż sam jestem ciekaw, jeszcze mamy po jednym tym Giant Cube'ie, to... Co za pokój, nie wiem. No, to jest pokój strachów. O, tu jest skrzynka, dobra, odkładam. Tak. To jest farma... O, to jest farma grzybów. Farma grzybów. Dobra, to ja to biorę niższe pochodnie. A to one potrzebują ciemności? Tak. Tego co ty, ale no, powiem ci, że tutaj można byłoby zamieszkać. Mhm, właśnie już się zastanawiam, czy nie warto ją przenieść. To jest kolejne więzienie. Tylko... To trzeba by było to... Nie wiem, co jak byśmy mieli to wykorzystać. Tak, jakoś to rozplanować, nie? Żeby to miało ręce i nogi. Nie, dobra. Dobra, chyba wszystko. Tutaj wszędzie pokazuje, na czerwono to są potwory? Oj, ja nie mam minimapy. Jak to? Tu jest wejście do tego domu i Mati jest drugie piętro. Gdzie jest wejście? Ja się zgubiłem już. Tu, chodź, czekaj, chodź. To jest drugie piętro? No. Ja cię... Chwila, czy to nie jest taka posiadłość w Minecrafcie, gdzie są windikatorzy? Tu się jeszcze coś buduje. Tak. Albo ktoś tupta na górze. I się demon. 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 Dobra, trzeba to wszystko ładnie pooświetlać. Powiem ci tak, ja nie spodziewałem się nigdy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie dropy są. Tak. I co je się robi z 9 chains cube'ów, czy jak? Nie wiem. Okej, okay, możemy iść wyżej. Ale no, musi być. O, jest jeszcze jeden piętro wyżej. Ja sobie rzucę. Jeszcze się buduje. Cała biblioteka tu jest. A, buduje się jeszcze ten poziom. Tak. Ile to może mieć pięter? Nie wiem, ze 3?
To jest Woodland Mansion, jestem prawie pewien. Że tak to się nazywa. Jakie łóżka. Mhm. Ja cię kręcę. Ogromny kurczak. A nie, czy to jest kaczka? Chicken. Chicken, kurczak. Nie wierzę. No, ale aż dziwnie powiem ci, w tej serii się teraz czuję. Tak. Do tej pory budowaliśmy jakieś rzeczy, wiesz, sobie ze Stone'a. Ale myślę, że my się tu nie przeniesiemy. Nie, jest za duży teren, moim zdaniem. I trzeba... Tak. Byśmy się pogubili. Jakbyśmy od początku sami to budowali, to pewnie. Bo dokładnie. Byśmy wiedzieli, gdzie co jest, a tak to... A ty też za dużo chodzenia, bo to jest ogromne. Tak, może tak być ostatni poziom? No ja nie widziałem wejścia na górę. Też nie. Ale tutaj też jest villager. Nie, to jest ten Vindicator. To jest taki jakby pseudo-boss. Coś takiego. Co ty gadasz? Się stworzyło to, no. I tutaj będzie Vindicator? Nie będzie go. To... Nie będzie. Pozdrawiam. Okay. Otwieramy kolejny Giant Transcube, czy zostawiamy? No. Dobra. No to czekaj, tutaj. W tą stronę, bo tutaj mamy schody jakby. Dobra. A nie wiem, to trzeba naprawdę bardzo daleko wyjść. No. To jest. Okay. Dobra, idę do przodu. Tak. W ogóle też masz laga lekkiego, jak używasz tego pickaxe party? Tak. No weź tutaj dupnij. Mhm. No aż mnie ciekawi, co będzie. No właśnie, ja też. Co będzie w kolejnym. Czy to nas bardziej zabije, czy co nas nam zrobi? A ja mam 8. Nie, mam 16 części obów. Dobrze. Zobaczymy. Dobra, części oby to już przeniesiemy tam do ciebie. Dobra, już tutaj myślę, że będzie ok. Dobra. Otwieraj. Będzie spoko. Monka S. No. Jesteś gotowy? Pewnie. Czekam. O nie. No nie. Chyba nie. Nie. Nie muszę znowu to... Czekaj, do góry musisz się kopać. Nie, to chyba może co innego. Tam to. Nie było tej wody. Była woda. Ja stałem obok tego. No nie gadaj. No serki. Kurwa nie! Uciekaj stąd! Dobra, idziemy stąd. Jezu, przepraszam. Złapią nas ściany zaraz. To w tą stronę, nie? Była ucieczka. Dobra, jest wyjście. Mam... Go. Dobra, otwieraj tutaj kolejnego. Dobra. Co na nas obchodzi? Jezus Maria. Fest? Pieprzaj. Mówisz? Co to było? Wybuchy jakieś. Ale one nie działają? Czekaj, bo jesteśmy na pieprzonym peacefulu. Byliśmy na peacefulu. Zapomniałem przestawić. Czyli to by rozwaliło wszystko? Właśnie nie, może by się potwory respiły albo coś takiego. Trudno mi powiedzieć teraz. Ja się boję tylko, że ta posiadłość będzie nam lagowała. Nie, to będzie taki dungeon, który będziemy mogli kiedyś przejść. No dobra. No, ta posiadłość. To wróćmy teraz do domu. Tylko czy powrót do domu nie jest przypadkiem przez posiadłość? Tak. Prawo? O nie. Compressed Creeper? Lepiej, żeby nie wybuchł. Rozumiem. Gdzieś na prawo teraz. Jest przejście? Tak, tu jest przejście. Wezmę. Okej. Okay. Jezus, weź zabarykaduj to. Żeby tutaj nie było przejścia, no. Tak, tam zrobię, Się będzie spełniło mnóstwo potworasów. Nie będą się spełniły. Gdzieś tam sobie już creeper był skompresowany jakiś. Jesteśmy w domu. Jak ciekawe dobrze. Ciekawe rzeczy się wydarzyły dzisiaj. Zdecydowanie niespodziewane. No. Ciekawe jak tam skrzynka, czy ma miejsce w ogóle? A, już miejsca nie ma. No.
Typowe. I one wyparły ki z Epic, czy z tych legendarnych? O-o. Ej, te też, głowy szkieletów już miałem wcześniej. Nie wiem co to. Aż. To. Arbus. Aha. Wither Boss Death... A, okej. Okay. Czyli, że nie będziemy słyszeli dźwięków Withera. Zrób gdzieś... Dobra, tutaj włożę Glowstone. Wiesz co mi zastanawia? Jak się nazywa? Giant Cube? Po prostu? Giant. A, z Rare? Chance Cube. Okej, okay. A nie można go skraftować. No, on mi wypadł właśnie chyba jeden z Epica, jeden z Rare. No, z Rare widzę, że leci. A co to, jak wejdziemy Legendary Loot Crate, to co z niego wypada? No właśnie. Solium Dagger. Used to obtain mob chunks. Cobblestone 5. generacji, item barrel collector. Block of Terra Steel. Extreme Vector Plate. Jest nudy. Insanium Essence, to może się przydać. Terra Steel tak samo jest dość czasochłonny. Czekaj, co to jest Silk Touch Chance? Bo ja mam ten naszyjnik. Może no jakieś Silk Touchowe... Ale to jest do Chance Cube'ów. A, może możesz się podnieść bez rozwalenia. No. Tak, no dobra. W takim razie, my się będziemy żegnali. Zgadza się. I niedługo się okaże, czy będzie godzinny odcinek, czy nie. Zgadza się. Więc... Na razie, dziękujemy wam. Oglądam kopa.